Ukierunkowanie leczenia raka stoi u progu rewolucyjnych zmian. Od kilku lat zespół naukowców pracuje nad nanobotami zaprojektowanymi w celu poprawy codziennego życia pacjentów chorych na raka. Czy jesteśmy na dobrej drodze do znalezienia cudownego leku na tę plagę? Tego dowiesz się w tym filmie na kanale ATech, gdzie dowiadujesz się wielu ciekawostek ze świata. Zaczynajmy! Skąd więc wzięła się ta dolegliwość? Aby zrozumieć pochodzenie tej choroby, musimy najpierw zrozumieć znaczenie samego słowa. W rzeczywistości słowo rak oznacza po łacinie krab. To grecki lekarz Hipokrates jako pierwszy porównał raka do kraba. Wynika to w szczególności z wyglądu raka piersi. Ich zaokrąglony kształt, otoczony promienistymi rozszerzeniami, jest podobny do kraba. Porównanie to pozostało w starożytnym Rzymie głównie dzięki traktatowi o nowotworach napisanemu przez lekarza Klaudiusza Galena. Pierwszy przypadek raka odnotowano w starożytnym Egipcie. Został on opisany w najstarszym znanym obecnie dokumencie medycznym. Jest to papirus Edwina Smitha. Pochodzi on około z 1600 roku przed naszą erą. W XVII wieku François Gendron, lekarz brata Ludwika XIV, zdefiniował raka jako miejscową zmianę tkanki. Według niego rozprzestrzenia się on poprzez proliferację. Można go wyleczyć tylko wtedy, gdy zostanie usunięty w całości. To René Laennec i Xavier Bihat przedstawili anatomiczną koncepcję choroby nowotworowej. Rudolf Virchow podkreślił również fakt, że komórki nowotworowe zawsze pochodzą z innych komórek. 2000 lat przed naszą erą Hindusi niszczyli nowotwory stosując okłady ze żrącej pasty zawierającej arszenik. Ludzie, którzy nie umarli na raka, umierali z powodu zatrucia arszenikiem. Ogólnie rzecz biorąc, metody leczenia raka pojawiły się w XIX wieku. Był to złoty wiek chirurgii. Sterylizacja, dezynfekcja i znieczulenie stawały się coraz bardziej powszechne. W rezultacie nowotwory są leczone w celu ograniczenia lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się raka. Jeden z przykładów jest mastektomia. W 1895 roku niemiecki profesor fizyki Wilhelm Röntgen odkrył promieniowanie röntgenowskie. Następnie wiele szpitali na całym świecie zakupiło sprzęt do obrazowania. Umożliwiło im to stawianie diagnoz. Następnie udowodniono, że promieniowanie emitowane przez promienie röntgenowskie może być wykorzystywane do leczenia wielu chorób skóry. W ten sposób narodziła się jedna z najważniejszych metod leczenia raka – radioterapia. Niestety, skutki uboczne tej techniki były bardzo poważne. Pod koniec XX wieku postępy w fizyce i informatyce umożliwiły naukowcom dokonanie kwantowego skoku. Byli teraz w stanie określić kształt i lokalizację małych guzów z dużo większą precyzją. W rezultacie radioterapia jest znacznie skuteczniejsza. Opracowano również leki przeciwnowotworowe i chemioterapię. Pierwszym z nich był gaz musztardowy. Podczas II wojny światowej armia amerykańska zauważyła, że produkt ten zmniejsza liczbę białych krwinek u narażonych żołnierzy. Naukowcy odkryli zatem, że musztarda azotowa jest skuteczna w leczeniu raka. W szczególności jest ona skuteczna w zwalczaniu raka węzłów chłonnych. W rzeczywistości produkt ten atakuje białe krwinki. Będzie również służyć jako model dla leków chemioterapeutycznych, które zostaną opracowane wkrótce potem. Są to rewolucyjne technologie. Czy będziemy w stanie pozbyć się raka raz na zawsze? To prawda, że badania czynią stałe postępy. Jednak rak pozostaje drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, pochłaniając prawie 10 milionów istnień ludzkich rocznie. Niemniej jednak, roboty wywracają nasze społeczeństwo do góry nogami. Niezależnie od tego, czy są humanoidalne, czy współpracujące, ci wirtualni ludzie wkraczają do wielu sektorów, nie tylko opieki zdrowotnej. Wyglądający jak człowiek robot jako współpracownik w biurze jest teraz częścią rzeczywistości, w której żyjemy. Obecnie na świecie jest 12 milionów robotów. Te kolosalne liczby pokazują niesamowity postęp, jaki nauka poczyniła w ostatnich latach. A kto wie, co jeszcze przed nami ze sztuczną inteligencją? Weźmy na przykład giganta Nestle. Firma ta zakupiła niedawno 1000 robotów, których zadaniem będzie sprzedaż ekspresów do kawy i kapsułek w Japonii. Są one wyposażone w wysoce zaawansowaną sztuczną inteligencję. Co więcej, potrafią odtwarzać ludzkie emocje. Roboty współpracujące również wywołują poruszenie. Są one zaprojektowane do pracy z ludźmi. Mogą podnieść przedmiot i podać go człowiekowi,
ale mogą też nauczyć się ogromnej ilości rzeczy. W rezultacie nie jesteśmy już w kontekście ściśle przemysłowym. Roboty te mogą być wykorzystywane w każdym możliwym i niewyobrażalnym obszarze działalności. Do 2025 roku we Francji zagrożone mogą być 3 miliony miejsc pracy. W ciągu najbliższych 10 lat jedno na trzy miejsca pracy na całym świecie może zostać zastąpione przez robota lub inteligentną maszynę. Co zatem czeka nasze społeczeństwo w obliczu takich zmian? Czy zastępowanie ludzi maszynami jest naprawdę inteligentne? Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną i społeczną, roboty stanowią niezwykły postęp. Mikroroboty drukowane w 4D przeciwdziałają wielu skutkom ubocznym powodowanym przez chemioterapię. Chemioterapia jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia w walce z rakiem. Leczenie to okazało się skuteczne przeciwko wszystkim rodzajom raka, w szczególności dzięki zastosowaniu cząsteczek chemicznych. Jest to ciężkie leczenie mające na celu zniszczenie materiału genetycznego komórek nowotworowych. Leki te nie są jednak ukierunkowane wyłącznie na komórki, które zostały opanowane przez nowotwór. Atakują również komórki uważane za zdrowe. Prowadzi to do licznych skutków ubocznych. W rezultacie pacjenci są znacznie bardziej podatni na różne infekcje. Jednak chińscy i niemieccy naukowcy opracowali właśnie roboty w mikroskopijnej skali. Roboty te są w stanie modyfikować swój kształt w celu dostarczania cząsteczek, które przenoszą do precyzyjnego miejsca w ludzkim ciele. Mają zadziwiającą zdolność do przekształcania się w zależności od otoczenia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu bardzo specyficznego związku. Jest to hydrożel, który reaguje na pH środowiska, w którym się znajduje. Gdy pH jest większe lub równe 9, hydrożel rozszerza się i odwrotnie kurczy się, gdy pH staje się kwaśne. Związek ten ma rzeczywistą zdolność do działania zawsze w ten sam sposób. Weźmy na przykład mikrorobota ryby, który jest w stanie dostarczać leki do organizmu w bardzo specyficzny sposób. Pysk ryby został wykonany z hydrożelu, który jest znacznie mniej gęsty niż reszta robota. Pozwala to hydrożelowi rozwijać się tylko w jamie ustnej pod wpływem kwaśnego pH. Powoduje to powstanie mikroskopijnego otworu, który uwalnia lek przenoszony przez robota w pożądane miejsce. Jednak roboty te muszą się poruszać, aby dotrzeć do komórek nowotworowych. Aby to osiągnąć, naukowcy zanurzyli je w roztworze tlenku żelaza na 12 godzin. Dzięki temu stały się wrażliwe na magnetyzm. Mogą być kierowane do ludzkiego ciała za pomocą magnesów. Tlenek żelaza ma również wpływ na pH. Obniża pH reakcji hydrożelu, zbliżając je do pH w pobliżu komórek nowotworowych. Taki poziom pH umożliwia mikrorobotom dostarczanie ładunku terapeutycznego, ukierunkowanego w szczególności na komórki nowotworowe. Po raz pierwszy w historii roboty mogą być sterowane zdalnie za pomocą systemu magnetyzacji i są w stanie wykonywać tak precyzyjne operacje. Oczywiście, nadal istnieje możliwość poprawy pod względem precyzji. Niemniej jednak jasne jest, że ten przełom stanowi punkt zwrotny w historii medycyny oraz leczenia. Sam widzisz, jaką drogę przeszła ewolucja medycyny, gdy zaczynaliśmy leczyć raka arszenikiem, który powodował więcej szkód, a teraz potrafimy robić coś takiego. Cudowne. Dzięki temu można przewidzieć lepszą przyszłość i zmaksymalizować szanse przeżycia osób cierpiących na raka. Na przykład w Le Mans Sartre Cancer Center właśnie nabyło tego typu rewolucyjne narzędzie. Nazywa się ono CyberKnife. Dostarcza on wysokie dawki promieniowania do celu. Odbywa się to z niezwykłą precyzją co do milimetra. Wyniki są widoczne już po 3 do 8 sesji. Wcześniej wymagane było około 40 sesji. Stanowi to 80% skuteczności. Zdrowa tkanka zostaje zachowana, a guzy są monitorowane w czasie rzeczywistym i widoczne niezależnie od ich położenia. Ta najnowocześniejsza technologia może zrewolucjonizować opiekę zdrowotną. Czy możemy sobie wyobrazić, że rak nie jest już chorobą śmiertelną? Czy możliwe jest osiągnięcie 100% wyników i czy możemy mieć nadzieję na wyleczenie każdego istniejącego raka? Nie wahaj się podzielić się z nami swoją opinią na ten temat, zostawiając poniżej komentarz. Czekamy na Twoje zdanie i do zobaczenia wkrótce na ATech w kolejnym odcinku. Podobało się? To dajcie łapkę w górę.